Wpatrujmy się dzisiaj w Matkę Bożą, wewzór jej życia. Naśladujmy jej cnoty, abyśmy także i my doszli do upragnionej komunii z Bogiem. Wszystkie nasze intencje, modlitwy, prośby, podziękowania pragniemy złożyć dzisiaj na ołtarzu Jezusa Chrystusa, uczestnicząc w tej Najświętszej ofierze. Abyśmy mogli godnie i z czystym sercem stanąć przy ołtarzu, przeprośmy dobrego Boga za nasze zaniedbania, słabości, za wszelkie popełnione grzechy. Panie Jezu, który za sprawą Najświętszej Maryi Panny przyjąłeś ludzką naturę, zmiłuj się nad nami. Chryste, który zwyciężyłeś śmierć i dałeś nam nadzieję życia wiecznego, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który przyjdziesz powtórnie, aby swoich wybranych wprowadzić do chwały nieba, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu.
Usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie,
a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała to na okrzyk i powiedziała: Błogosławiony jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiony jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maria rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój po posłance moim. Powężał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święty jest imię Jego, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Oto słowo Pańskie. Symbolem tej Bożej Matki,
Matki wziętej do nieba są poświęcone kłosy zbóż, ziół i kwiatów. Bo Maryja jest jak dojrzały kwiat, jak pełen ziaren kłos dojrzałego zboża. Ale jak kolejnym etapem rozwiniętego kwiatu jest owoc, jak ziarna wyłuskanego z kłosa mąka czy chleb, tak całe życie Maryi Matki Bożej przynosiło i nadal przynosi błogosławione owoce. I Maryja nieustannie każdego dnia tymi owocami nas obdarza. Jako wzór prawdziwego, całkowitego zawierzenia Bogu Maryja prowadzi nas do nieba. I w tym hymnie wielbi dusza moja Pana wyraża Maryja swoją głęboką wiarę w Boga, który jest obecny w jej życiu i życiu jej narodu. Dla Maryi Bóg nie jest kimś odległym, ale jest kimś tak bliskim, że można go spotkać, że można doświadczyć Jego obecności. Maryja jest przekonana o tym, że Bóg jest Bogiem miłości, dobroci i miłosierdzia. Jest tym Bogiem, który zawsze troszczy się o każdego człowieka. I to dlatego właśnie Maryja w chwili zwiastowania odpowiada: niech mi się stanie według słowa Twego. W tych słowach wyraziła swoją wolę pełnienia Bożej woli w swoim życiu. I wypełniając Bożą wolę, wybiera najlepszą drogę swojego życia. Drogę wymagającą, drogę trudną, ale drogę pewną. Drogę, która zaprowadzi ją do nieba. Nie potraktowała tych słów anioła w sposób powierzchowny, ale zatrzymała się nad tymi słowami i pozwoliła, aby te słowa przeniknęły jej umysł i jej serce. Zrozumiała, czego chce od niej Pan. Dlatego tak ważne dla naszej wiary, dla jej rozwoju jest podejście do usłyszanego słowa. Czy my to słowo tylko słyszymy, czy potrafimy je przyjąć naszym sercem i naszym umysłem? Trzeba nam postawić sobie pytanie, co poprzez to słowo mówi do mnie Pan? Bo Słowo Boże jest zawsze skierowane do człowieka. Nie do jakiejś otaczającej nas rzeczywistości. Ale Słowo Boże zawsze skierowane jest do człowieka. Skierowane jest do mnie. I to Słowo
nieustannie podpowiada nam, w jaki sposób mamy żyć. Maryja, wiedziona prawdziwą miłością, idzie do swojej krewnej Elżbiety. Maryja, która jest człowiekiem wrażliwym na potrzeby innych. I chociaż sama zostaje wybrana przez Pana Boga, to nie przestaje dostrzegać innych. Swoją postawą przypomina nam dzisiaj, że do nieba idzie się drogą miłości. A tę miłość bliźniego, miłość do drugiego człowieka można dzisiaj wyrazić w bardzo różny sposób. Maryja pokazuje nam dzisiaj, jak ważna jest obecność przy drugim człowieku. Ten świat, w którym przyszło nam dzisiaj żyć, jakże często jest światem ludzi samotnych i ludzi opuszczonych. Dlatego Maryja wychodzi ku potrzebującej Elżbiecie. Nie jest niczym przynaglana, ale czyni to z potrzeby swojego serca. Bo prawdziwa miłość, ona nigdy nie czeka, ale zawsze wychodzi naprzeciw potrzebującym. I Maryja, przechodząc do potrzebującej pomocy Elżbiety, do kobiety oczekującej dziecka, ofiaruje jej konkretną pomoc. Nie przychodzi tylko po to, aby z nią pobyć, aby porozmawiać, aby wypić kawę, ale przychodzi po to, aby pomóc, aby pracować. I to dzisiejsze święto jest także świętem pracy. Świętem, w którym poświęcamy owoce ludzkiej pracy. I Kościół czyni to zawsze, każdego dnia, kiedy we mszy świętej wychwala dobrego Boga za chleb i wino, owoce pracy ludzkich rąk. Bo praca jest drogą prowadzącą do nieba. Człowiek, który codziennie, rzetelnie wykonuje swoją pracę, kroczy drogą prowadzącą do nieba. I w encyklice o pracy ludzkiej Jan Paweł II napisał: człowiek pracując winien naśladować Boga. Zarówno pracując, jak i odpoczywając. Ważne jest także i dzisiaj to, abyśmy przypomnieli sobie o godności ludzkiej pracy. Ale także ważne jest i to, aby w tym naszym codziennym zabieganiu o dobra materialne, o polepszenie naszego bytu,
nie zapomnieć o wartości świętowania, odpoczynku. Ten czas pracy i czas naszego świętowania jest ważny dla każdego z nas. Jest ważny dla rozwoju duchowego, ale jest ważny także do tego, aby we właściwy sposób budować nasze rodzinne więzi. Maryja prowadzi nas do nieba jako nasza matka. Każda prawdziwa matka jak najlepiej troszczy się o swoje dziecko. Nie liczy się czas, nie liczy się wysiłek, nie liczy się własne życie. Ważne jest dobro i bezpieczeństwo dziecka. Dlatego Maryja, dobra matka, troszczy się o nas i za nami się nieustannie wstawia. Każdy z nas ma doświadczenie tej Bożej opieki, tego wstawiennictwa najlepszej z matek w trudnych chwilach swojego ziemskiego życia. I mamy takie doświadczenie nie tylko osobiście, ale również i jako naród. To dzisiaj wspominamy rocznicę cudu nad Wisłą. W tamte dni Polacy trwali na modlitwie, a Maryja obroniła ich przed zalewem bolszewizmu. I ufni w orędownictwo naszej matki przychodzimy do niej dzisiaj, modląc się za nas, ale modląc się także i za naszą ojczyznę. Kiedy bolszewicy po przegranej bitwie o Warszawę w 1920 roku pytani byli, dlaczego pomimo znacznej przewagi liczebnej i możliwości logistycznych i sprzętowych nie zdołali zdobyć tego miasta nad Wisłą, to odpowiedzieli wtedy, że to przez tą, która z nieba płaszczem swoim okryła całe miasto i nie pozwoliła do niego się zbliżyć. Niezwykła postać kobieca miała być widoczna wtedy na niebie nad całym miastem. I to ona, Maryja, odegnała tę bolszewicką nawałę. Ten cud nad Wisłą, którego rocznicę dzisiaj wspominamy, zatrzymał rozlew bolszewickich wojsk i idei w Europie, a może i w całym świecie. I w tym znaku niewiasty, który towarzyszył tej bitwie, jest nie tylko potwierdzenie tej cudowności Bożej interwencji, ale za swoim ludem nieustannie
ujmuje się ta, która jest Jego matką, Jego królową i opiekunką. Dzisiaj nie tylko chcemy dziękować Bogu za to wydarzenie sprzed 103 lat, ale pragniemy także włączyć się w to wielkie uwielbienie, które Maryja wyśpiewuje, odwiedzając swoją krewną Elżbietę. Tak wiele treści, tak wiele wydarzeń w tę dzisiejszą uroczystość. Niech te poświęcone kwiaty przypominają nam, że drogę do nieba, którą wskazuje Maryja, jest drogą zawierzenia Panu Bogu. Jest drogą modlitwy, ale także i drogą spełniania swoich codziennych obowiązków. Niech te kwiaty przypominają nam, że podobnie jak Maryja była pewna Bożej obecności w jej życiu, tak również i my w naszym życiu nie jesteśmy nigdy osamotnieni. Bo Bóg jest zawsze z człowiekiem. Tego była pewna Maryja i tego bądźmy pewni my wszyscy. Bóg jest z nami, aby nas nieustannie umacniać w tej drodze wiodącej, jak wierzymy głęboko, do wiecznej radości nieba. Obyśmy się tam wszyscy u naszej Matki kiedyś spotkali. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się zakonająco, aby umarli, szukali pociechy i zawierzając jej, zostali przeprowadzeni przez granice życia i śmierci. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. Módlmy się za zmarłych, aby za przyczyną Matki Bożej mogli oglądać chwałę Ojca Niebieskiego. Ciebie prosimy, módlmy się za nas, abyśmy tak jak Maryja zawierzyli swoje życie Bogu, oddając się jakby zastrzeżenie Jego woli. Ciebie prosimy. Najlepszy Ojcze, Ty w Matce Twojego Syna ukazałeś nam wzór pokory i cichości, a gdy zakończyła ziemską pielgrzymkę, wziąłeś ją do nieba z duszą i ciałem. Przyjmij prośby zanoszone za jej pośrednictwem i strach, byśmy wysłużyli sobie udział w chwale nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego. Święty, 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 święty
całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień, w którym została wzięta do nieba Najświętsza Dziewica Maryja, Matka Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powrócił. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, ten życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Krzysztofem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Stanisławem i świętą Anną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalił Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Ośmielamy się Mu mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, żyć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleb nasz powszedniego daj nam dzisiaj, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na
i zgodnie z Twoją wolą napełnia Jego pokoje i doprowadzi do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak.
Miłosierny Boże, przyjęliśmy Najświętszy Sakrament, który daje zbawienie. Prosimy Cię, aby za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny w niebo wziętej doprowadził nas do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Drodzy bracia i siostry, z wdzięcznością przynieśliśmy do domu Bożego pierwociny kwiatów, roślin zielonych i ziół leczniczych, aby Bóg za przyczyną w niebo wziętej ustrzegł je od wszelkiej szkody i aby służyły człowiekowi i zwierzętom. Panie Boże nasz, Ty wszystkim stworzeniom dajesz pokarm we właściwym czasie. Ty nakazujesz rosnąć trawie, ziołom i zbożu, aby stawały się lekarstwem i pożywieniem dla ludzi i zwierząt. Od Ciebie pochodzi bogactwo wody i słońca na ziemi, aby wszystko, co zieleni się i rozkwita, owocowało, gdy przyjdzie czas zbiorów. Prosimy Cię o błogosław przyniesione do Ciebie pierwociny zieleni tego roku, młode będy zbóż, trawy, zioła i kwiaty. Zachowaj je od zniszczenia, aby wzrastały, radowały oczy, przynosiły jak najobfitszy plon i mogły służyć zdrowiu ludzi i zwierząt. A gdy będziemy schodzić z tego świata, niechaj nas, niosących pełne naręcza dobrych uczynków, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica w niebo wzięta najdoskonalszy owoc ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Módlmy się za wszystkich zmarłych, których groby znajdują się na tym cmentarzu lub gdziekolwiek na świecie, a zwłaszcza za wszystkich poległych i ofiary ostatnich wojen. Panie Jezu, który umarłeś na krzyżu, aby przywrócić wszystkim utracone życie, zmiłuj się nad nimi. Chryste, który przyjdziesz sądzić i nagradzać żywych i umarłych, zmiłuj się nad nimi. Panie, który przygotowałeś swoim wiernym mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad nimi. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba. Daj wszystkim naszym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek dać wszystkim zmarłym, dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Baczność! Hen państwowy! Wystąpienie dyrektora Muzeum Słowackiego Muzeum imienia księcia Przemysła, pana Rafała Kubiaka. Szanowni Państwo, spotkamy się tutaj w okazji Święta Ojca Polskiego. Święta ustanowionego równo 100 lat temu, w sierpniu 1923 roku, dla upamiętnienia największego i najważniejszego dziennika polskiego orędzia. Do upamiętnienia Bitwy Warszawskiej, która ocaliła rozwijającą się polską niepodległość, ale także powstrzymała marsz na Zachód komunistycznej rewolucji. Ta przeszła do historii jako Bitwa Warszawska, to musimy pamiętać, że
Chcemy tej listy na naszą stronę, jest Paweł Anielina Boba, Anielin Bożyk. No i to udało się dojść trochę ponad 20 km do naszej tam ustawki zatrzymania, a sobie to zobaczy. I znaczy południe ruszyła tą zamiastą, którą zrobił marszałek Wielkiej. Gdybyśmy od Wielkiej Warszawskiej miał wspominane właśnie te stacje dramatyczne na przykład stolicy, czy to trochę nadwiecza. A zapominamy często o tym, że równie ważne i równie dramatyczne walki toczyły się na północ do Warszawy, gdzie walczyła piąta armia na ponad generała Bronisława Sikorskiego. Pod dostawem jednym na miejscu, a walki toczyły się dalszy na terenie dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego. Bezpośrednio do rozwoju zajęcia był Włocławek, pomieszaną z bolszewicy rozpoczęli konsultacji. Zajęliśmy Orytki, Dolut, Bolszyn, Dolnica, a nawet Podkolonicki Wóz. W walkach na terenie ziemi dolnickiej brał udział Tomasz Petliński, mniejszy burmistrz Szczorka Kielowskiego, który kandydował na jego rok nasze obywatelstwo, a brał także udział w Podkolonicki Wóz, powalony od Dolutu. Zresztą w tamtym czasie uważano nawet możliwość podjęcia bolszewików do naszego miasta, dlatego 16 sierpnia do Sołta została skierowana jedna z kompanii szkoły Wózkiej i Polskiej Szkoły Podparoży Piechoty, która stacjonowała tutaj w Wózkiej tego świata. Dlatego wspominając dzisiaj warszawską, nie myślę o niej jako o wojach, które są gdzieś na ogromnym polu, ale także o walkach, które toczyły się tutaj na Kijawach i na Pomorzu. Bitwa warszawska ocaliła polską niepodległość, miała wielkie znaczenie dla historii Europy. Dlatego dbajmy o to, by wiedza na jej temat była jak najpełniejsza i jak najbardziej potrzebna. A pamięć o niej by pozostała wiecznie. Dziękuję. Apel pamięci. Po odczytaniu apelu pamięci proszę brata pułkownika Wojska Polskiego w stanie spoczynku Ryszarda Gusta. Apel pamięci. Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej, żołnierze Wojska Polskiego, mieszkańcy Solca Kujawskiego, rodacy. Stajemy dzisiaj do uroczystego apelu w Solcu Kujawskim pod pomnikiem niepodległości w dniu 15 sierpnia, w dniu święta Wojska Polskiego, w 103. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, aby oddać hołd znanym i nieznanym żołnierzom polskim, tworzącym zręby państwa polskiego i broniących jego niepodległości. Do was wołam, mężni wojowie spod Cedyni, waleczni rycerze spod Płowców, bohaterowie grunwaldzkiej Wiktorii, husarzy z pól chwały Kirchholmu i Kuszyna, obrońcy Jasnej Góry oraz zwycięzcy spod Wiednia. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Wzywam konfederatów barskich, niezłomnych obrońców Konstytucji 3 maja, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych bohaterów Nocy Listopadowej, walecznych żołnierzy Powstania Listopadowego oraz powstańców styczniowych. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Chwała bohaterom! Wołam idących szlakiem ku niepodległości legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich w Rosji i Błękitnej Armii generała Józefa Hallera, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich i Lwowa, kadetów, harcerzy, strzelców sokolich, drużyniaków oraz młodzież szkolną i akademicką. Przywołuję legendarnych zwycięzców wojny polsko-bolszewickiej
1919-1921 roku. Dzisiaj, 15 sierpnia, w rocznicę Bitwy Warszawskiej, was wzywam, bohaterowie tamtych dni. Stańcie do apelu. Chwała bohaterom! Chwała bohaterom! Wzywam obrońców ojczyzny z 1939 roku, żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie, żołnierzy 1 i 2 Armii Wojska Polskiego, Podziemnego Państwa Polskiego, walecznych powstańców warszawskich oraz bohaterów powojennego podziemia niepodległościowego. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Chwała bohaterom! Do was wołam, bracia marynarze i lotnicy, którzy w bojach na morzu i w powietrzu wykuwaliście chwałę polskiej bandery i biało-czerwonej szachownicy. Stańcie do apelu! Chwała marynarzom i lotnikom! Chwała marynarzom i lotnikom! Wołam wszystkich żołnierzy polskich, ofiar zbrodniczych totalitaryzmów, którzy na ołtarzu ojczyzny złożyli daninę krwi i życia. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią męczeńską! Zginęli śmiercią męczeńską! Wzywam wszystkich mieszkańców miasta i gminy Solec Kujawski, którzy polegli w konfliktach zbrojnych na przestrzeni dziejów i zginęli w różnych okolicznościach z rąk odwiecznych wrogów. Stańcie do apelu! Chwała naszym krajanom! Chwała naszym krajanom! Wzywam wszystkich żołnierzy polskich, którzy nie szczędząc ofiary krwi i życia, w imię pokoju oraz walki o prawa człowieka, polegli, pełniąc służbę w misjach wojskowych w różnych regionach świata. Stańcie do apelu, polegli w walce o pokój. Polegli w walce o pokój. Wzywam wszystkich rodaków, którzy zginęli, pełniąc obowiązki służbowe. Stańcie do apelu, zginęli służąc ojczyźnie. Zginęli służąc ojczyźnie. Rodacy, niech rozsiane po całej Polsce i świecie znane i bezimienne mogiły żołnierzy polskich, naszych rodaków, będą świadectwem dziedzictwa z tradycji i czynów ojców naszych oraz naszej pamięci. Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci! Cześć ich pamięci! Proszę delegację o przygotowanie się do składania kwiatów. Kwiaty składają delegacje. Władze samorządowe z burmistrzem Solca Kujawskiego oraz przewodniczącym Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim na czele. Delegacja byłych żołnierzy Wojska Polskiego. Radni Porozumienie dla Solca. Klub seniora Szarotka. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Solcu Kujawskim.
Szkoła Podstawowa nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim oraz Szkoła Podstawowa nr 4 imienia Marii Skłodowskiej-Kinga. Muzeum Solca imienia księcia Przemysła w Solcu Kujawskim. Zakład Gospodarki Komunalnej w Solcu Kujawskim. Nadleśnictwo Solec Kujawski. Znicz pamięci zapali Związek Harcerstwa Polskiego Chłopiec Solec Kujawski. Pamięci zapali Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim. Pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Thank you.
za nabożeństwo i za modlitwę do i za Maryję. Bóg zapłać. Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję, że jesteście z nami. To podwójne, można powiedzieć, święto. Bardzo dziękuję. Ja bardzo serdecznie pragnę podziękować najbardziej wytrwałym dzisiaj za obecność, za wspólną modlitwę, za to, że przeżyliśmy tę uroczystość religijno-patriotyczną, oddając cześć naszej matce, pamiętając o naszej ukochanej ojczyźnie, a szukając odrobiny cienia, życzę wszystkim smacznego. Bractwo Baczność, oczy sztandarowe, sztandar bractwa, wyprowadzić. Proszę.